Czy wiesz, kto to jest szpieg? Szpieg to po polsku inaczej tajny agent. Jak wyobrażasz sobie takiego typowego tajnego agenta, typowego szpiega? Pewnie jest to jakiś wysoki mężczyzna w ciemnych okularach z kapeluszem na głowie. Zgadłam? Dzisiaj opowiem Ci o jednym polskim szpiegu, ale nie wygląda on dokładnie tak, jak opisałam to przed chwilą. Szpieg, o którym Ci dzisiaj opowiem, jest kobietą i jedną z najbardziej popularnych polskich agentek. Może, bardzo możliwe, już słyszałeś jej nazwisko, bo jest znana nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. Dzisiaj opowiem Ci o Krystynie Skarbek. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to bardzo miło mi Cię widzieć. Ja mam na imię Ania i jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest płynnie po polsku kanał i podcast dla tych, którzy uczą się języka polskiego jako obcego. Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, mam również podcast od niedawna. W sumie nie wiem, jak moglibyście nie wiedzieć, bo publikuję też podcasty na YouTubie, ale pamiętajcie, że mam też podcast. A jeśli uczysz się języka polskiego, a prawdopodobnie się uczysz, skoro tutaj jesteś i skoro tu trafiłaś, to koniecznie zajrzyj też na mojego Patreona. Dlaczego warto zajrzeć na Patreona? Bo jako nauczyciel, ale też uczeń języków obcych, uważam, że warto zainwestować w coś takiego jak Patreon. Dzięki temu mamy dostęp do dodatkowych materiałów i możemy naprawdę efektywnie uczyć się języka bez szkoły językowej czy konkretnego podręcznika, ale po prostu z samymi materiałami i z pomocą innych osób, które też uczą się języka i z moją pomocą oczywiście. Ćwiczenia są łatwiejsze i trudniejsze. Staram się dobierać różne poziomy, żeby nikt się nie zniechęcał, ale też żeby każdy mógł nauczyć się czegoś nowego. Ale myślę, że najważniejsza jest ta społeczność, którą tworzymy i to, że możesz spotkać ludzi, którzy też uczą się języka polskiego i możesz liczyć nie tylko na moją pomoc, ale też na ich pomoc. Polecam, koniecznie zajrzyj na Patreona, link jak zawsze na dole w opisie filmu. A jeśli chcesz dowiedzieć się troszkę więcej o tym, jak działa Patreon i o tym, jakie dokładnie mam progi subskrypcyjne, możesz też obejrzeć mój filmik promocyjny, który nagrałam o Patreonie. Link do niego umieszczam tutaj, albo tutaj, na górze tego filmu w każdym razie. Pomysł na ten filmik też podsunął mi właśnie jeden z moich patronów i bardzo mu za to dziękuję. Jeśli chcesz podać też mi jakiś pomysł na filmik, to zapraszam do kontaktu. A na teraz już koniec reklam i możemy zaczynać nasz filmik o Krystynie Skarbek. Krystyna Skarbek, a właściwie Maria Krystyna Skarbek, bo tak brzmiało jej pełne imię. Urodziła się 1 maja 1908 roku. Sam Winston Churchill nazywał ją jego ukochaną agentką, a dokładniej, tutaj cytuję, mówił, że była piękną, inteligentną, piekielnie odważną kobietą. To już jest coś, prawda? Ale to nie wszystko. Kojarzysz Jamesa Bonda, prawda? Tak, to pytanie retoryczne. No więc wyobraź sobie, że Ian Fleming, kreując postać Vesper Lynd dla niewtajemniczonych pierwszej dziewczyny Bonda, agentki, w której zakochuje się Bond, wzorował się podobno na Krystynie Skarbek. No więc jeśli słowa Churchilla nie wywarły na tobie wrażenia, to mam nadzieję, że James Bond już tak. I faktycznie, Krystyna była piękną kobietą. Nawet patrząc na te kilka zdjęć w internecie, które po niej pozostały, możemy wyobrazić sobie, jak piękna musiała być w rzeczywistości. Piękną, ale jak ja to sobie wyobrażam, niezależną w tej swojej piękności. Mamy wrażenie, patrząc na jej biografię, że Krystyna nie starała się być piękna, że była w tym wszystkim bardzo naturalna. Brała nawet udział w konkursach piękności i w 1930 roku zajęła trzecie miejsce w konkursie Miss Polonia.
Uroda bardzo często pomagała jej później w pracy, ale przysporzyła jej też sporo kłopotów, bo można powiedzieć, że to właśnie przez urodę Krystyna niestety zginęła. Ale o tym za chwilę. Mówi się, że Krystyna była niezwykle odważna, wręcz brawurowa. Brawurowa, czyli nie bała się ryzyka. Ona kochała ryzyko. Niektórzy mówili wręcz, że była stworzona do walki i do ryzyka. Jeszcze przed wojną zawsze była osobą, która zawsze robiła to, co chciała i nie myślała o możliwych konsekwencjach swoich czynów. Najlepiej chyba ilustruje to fakt, że przed wojną jeszcze przemycała przez granicę polsko-słowacką alkohol i papierosy. I może nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego czy spektakularnego, ale ona robiła to na nartach, przez góry. Kiedy wybuchła wojna, to bardzo szybko dostała pracę w brytyjskim wywiadzie. Nie miała większych problemów, żeby dostać tę pracę, dlatego że była bardzo pewna siebie, co na pewno pomaga przy takiej pracy i płynnie mówiła po francusku, po angielsku i po niemiecku. Warto wspomnieć, że Krystyna wywodziła się z arystokratycznej rodziny, dlatego już kiedy była mała, to otrzymała bardzo dobrą edukację. Mimo że dorastała w komforcie, to też nie bała się pracy. Kiedy tylko rodzina zaczęła mieć problemy finansowe, Krystyna od razu podjęła się pracy i to nie byle jakiej, bo w salonie Fiata. Co moglibyśmy sobie wyobrazić, nie było może czymś typowym jak dla dziewczyny z arystokracji. Ona sama w ogóle nie była kimś typowym. Jej styl nie był typowy jak na tamte czasy. Uchodziła za chłopczycę. Chłopczyca to takie słowo z języka potocznego, które określa dziewczynę, która ma chłopięcy styl, który przejawia się w ubiorze, we fryzurze, w jej zachowaniu. Przykładem takiej chłopczycy może być właśnie Krystyna, bo miała ścięte na krótko włosy i robiła te rzeczy, które wtedy robili tylko chłopcy. A wracając do jej pracy i brytyjskiego wywiadu. Krystyna pracowała w różnych miejscach, w różnych krajach, na Węgrzech, w Polsce, we Francji i wykonywała bardzo różne zadania. Było to na przykład organizowanie ucieczki jeńców z obozów, czy zdobywanie różnych ważnych informacji, jak na przykład takich o wyposażeniu wojsk niemieckich, a poza tym też niszczyła niemieckie składy amunicji czy wysadzała mosty tak, żeby Niemcy nie mogli poruszać się z łatwością. To wszystko już wydaje nam się nierealne, a jeśli dorzucimy do tego jeszcze, że Krystyna Skarbek została zatrzymana przez gestapo i zwolniona, dlatego że udawała chorą na gruźlicę, i nie był to jedyny raz, kiedy udało jej się uciec albo kiedy kłamała z zimną krwią, żeby zdobyć to, co chciała. Ale też nie zawsze było tak pięknie, jak można by przypuszczać. Skarbek była też przez Polaków przez pewien czas oskarżana o kolaborację z Niemcami i została odsunięta od pracy w brytyjskim wywiadzie. I dopiero w 1944 roku wróciła do poważniejszych zadań we Francji. Po wojnie niestety została zapomniana. Brytyjczycy nie dali jej nawet brytyjskiego obywatelstwa. Dali jej jedynie skromną odprawę. Odprawa to są pieniądze, które dostajemy po skończeniu pracy. Co więcej, nie mogła nawet poradzić sobie ze znalezieniem dobrej pracy. Dlatego wykonywała bardzo różne zawody. Była przez chwilę telefonistką, przez chwilę ekspedientką, potem stewardesą na statkach. I to właśnie na jednym z takich statków poznała stewarda, który zakochał się w niej bezgranicznie. A kiedy ona odrzuciła jego oświadczyny, niestety zabił ją, wbijając jej nóż w serce. I w ten sposób Krystyna zmarła w 1952 roku. Mam nadzieję, że ten temat Wam się podobał. Nie wiem jak Wy, ale ja kiedy uczę się języków, to bardzo lubię słuchać różnych opowieści, historii o osobach, które są ważne dla danego kraju. Jeśli zainteresowała Cię postać Krystyny Skarbek, to koniecznie zobacz, jakie są książki dostępne na jej temat. A dokładniej o książkach opowiadam na moim kanale na Patreonie w dodatkowym filmiku do tego filmiku, więc jeśli jesteś jednym z moich patronów Syreny albo Poloneza, to koniecznie zobacz
ten filmik, w którym polecam różne książki na temat Krystyny Skarbek. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście zadaj mi je w komentarzu. Jeśli są jakieś inne osoby z historii Polski, które Cię interesują, to daj mi znać. Bardzo chętnie zrobię odcinek też o nich. A ja na razie się z Tobą żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!